No kochani, witajcie znów. Dzisiaj kolejny z tej, będzie Psalm 37, może nie w całości omówiony, bo dosyć dużo tego tematu jest, ale przynajmniej w części, w pewnych fragmentach, żeby pokazać właśnie to zwycięstwo. W ogóle Psalm 37 mówi o tym, o wiernym Bogu. Że ten wierny Bogu będzie zwycięzcą. Natomiast każdy, który nie będzie wierny Bogu, będzie przegrany. Ale pomódlmy się za nim cokolwiek. Ukochany, najdroższy Panie, z całego serca niech będzie Tobie chwała i cześć, pobłogosław i daj teraz, aby to słowo stało się żywe. Abyśmy z mocą mógł mnie przekazać, abym był Twoimi ustami. To, co dzisiaj w tym czasie końca jest najważniejsze w kontekście czasu końca. Psalm 37 jest cudownym psalmem, który mówi właśnie o tym zwycięstwie. Niech Tobie będzie chwała i cześć w imieniu Jezusa. Amen. Tak, kochani, Psalm 37. Nie oburza się z powodu złoczyńców, ani nie zazdrość czyniącym nieprawość. Ten tekst mówi wyraźnie, że nigdy nie mamy patrzeć na tych, którzy nie mają kontaktu z Bogiem, a im się wiedzie, że oni są szczęśliwi, im zazdrościć. Jest to, no jest to głupoto, Psalm 73 o tym całym mówi, jak Dawid no, zazdrościł, jak pożądał, czy to chyba Dawidowy ten psalm, czy jaki w każdym razie jest tam napisane, że to było to takie pożądanie tego właśnie, że oni mają lepiej. Co jest oczywiście bzdurą, bo jest napisane, że ten, kto nie jest z Bogiem, nie będzie miał pokoju od Boga, nie będzie miał radości, nie będzie miał miłości, którą Bóg daje i tych wszystkich innych cech. Dlatego on wcale nie jest taki szczęśliwy, jakby się wydawało. Jest to pewna utopia, którą szatan daje, iluzja. I ludzie w to wierzą. No bo im się fizycznie, bo im może dać finansowo jakieś inne rzeczy, ale nigdy nie dostaną tego, jak zmiany charakteru. Nigdy nie dostaną tych niebiańskich cech, tych owoców ducha. Nigdy tacy ludzie tego mieć nie będą. Więc dlatego, kochani, bardzo ważne jest, żebyśmy to rozumieli, że nigdy nie zazdrościmy ludziom, choćby im się najcudowniej wiodło, nie zazdrościmy ludziom nienawróconym, że oni mają lepiej. Oni nie mają wcale lepiej. To jest iluzja. To jest pewnego iluzja. Oni mogą mieć na jakimś płaszczyźnie lepiej, ale generalnie nie mają lepiej, dlatego że prawdziwy chrześcijanin ma lepiej, bo Bóg mu zmienia, jest z nim. A to jest szczęście prawdziwe. Być blisko Boga to jest prawdziwe szczęście. Jak pisał również Dawid w Psalmie 73, że być blisko Boga jest to szczęście. Moje szczęście. I tego nie da świat, tego nie dają pieniądze, tego nie da nic. I to jest ta iluzja, którą szatan robi, żebyśmy uwierzyli, że ten finans, ta walka o ten pieniądz, te inne rzeczy dadzą nam to, co tylko Bóg może nam dać. Żebyśmy uwierzyli w to. Bo jak uwierzymy, to będziemy właśnie tak postępować. A jak będziemy tak postępować, to stracimy swoje zbawienie, bo się skupimy zupełnie na czym innym. Na robieniu pieniędzy innych, prawda, na wartości swojej, żeby bronić swoją wartość, żeby się dowartościować po swojemu. A my już mamy wartość w Chrystusie, mamy bezpieczeństwo, w Chrystusie mamy wszystko. My już mamy to zagwarantowane przez Boga. Tylko wiarą trzeba to wziąć. Problem jest ten, że tej wiary nie ma i nie bierzemy tego. I nam się później zaczynamy wierzyć w te iluzje szatańskie, które on podsyła na miejsce. Jeżeli nie uwierzymy Bogu, no to szatan robi wszystko, żebyśmy jemu uwierzyli. To jest normalne. No i z reguły jemu wierzymy, no bo komuś musimy uwierzyć, wiecie. No jeżeli nie w Bogu, no to temu światu. Nie ma tak, że nie wierzysz w nic i jesteś po środku. Musisz coś wierzyć. Tak zostaliśmy stworzeni. Musisz coś wierzyć. Nie ma tak, że bez wiary całkowicie możesz egzystować. Nie. Musisz coś wierzyć, bo musisz oprzeć swoje bezpieczeństwo gdzieś. Musisz oprzeć. Albo na Bogu opierasz i wtedy masz pokój, albo opierasz na tym świecie złudnym bezpieczeństwo, które może w każdej chwili minąć. Wszystko zależy od twojego tego. Więc dlatego nie oburza się z powodu złoczyńców, ani nie zazdrość czyniącym nieprawość. Jak trawa bowiem prędko zostają pocięci, zwienni jak świeża zieleń. Ja już mówiłem, ten 40 Izajasza mówił o tym, że jesteśmy trawą. Ale trawą jest kto tak naprawdę w tym kontekście? Są ludzie, którzy nie są poddani Bogu. Oni są trawą, bo oni przeminą bezpowrotnie. Natomiast my, nawet kiedy
umrzemy, oddamy życie dla Chrystusa i tak będziemy żyć wiecznie. Więc to jest ta różnica. Więc tak naprawdę trawą są ci ludzie, taką skoszoną, którą nie pamięta się, prawda, za chwilę usknie, przeminie. W ogóle człowiek jest taki słaby, prawda, że gdyby nie Bóg, gdyby nie to, że nam zagwarantował wieczność, gdyby nie to, że nam chce dać tą wieczność, no to byśmy byli taką trawą. Wszyscy. Prędko podtaną podcięci i zwienną jak świeża zieleń. Ufaj Panu i czyń dobrze, będziesz mieszkał na ziemi i na pewno będziesz nakarmiony. Widzicie, prawdziwy pokarm, który Bóg nam daje, to jest pokarm niezależny od wszystkiego, co po prostu nam daje ten świat. Jest to pokarm niezależny, pamiętajmy. To jest coś, co nie jest zależne od nas. Bóg nam daje pokarm i nam da we właściwym czasie. Eliaszowi dał, to jest to poczucie bezpieczeństwa w Bogu i świadomość, ale ono wychodzi z wiary, czynnej w miłości, przyjęcia i wiary, i miłości Bożej. Wtedy pokój rzeczywiście jest, bo wtedy lęk odchodzi, wtedy wiemy, że Bóg jest z nami. Dlatego jest napisane, że ufaj Panu i czyń dobrze. Ufaj Bogu i wykonuj Jego dzieło, czyli zło dobrem zwyciężaj, czyli nieść dobro. Będziesz zwyciężał zło dobrem, dlatego że na tym świecie jest pełno zła i nie da się żyć nie walcząc ze złem, mocą Bożą. Zwyciężać zła dobrem. Nie ma takiej opcji, dlatego że jesteśmy na wojnie i jest szatan, który nie popuści. I czy to się tobie to podoba, czy nie, to on nie popuści. No a jak ty popuścisz, no to zginiesz na wieki. Więc my mamy bezpieczeństwo tylko w Bogu i tylko w Bogu możemy mieć. Natomiast w niczym innym nie możemy mieć bezpieczeństwa. I jeżeli musimy zaufać całkowicie Bogu, musimy się poddać Bogu, żeby dostać to bezpieczeństwo na morzu, prawda? To bezpieczeństwo w takie, jak miał Jezus, kiedy płynął, była burza, a on co robił? A Jezus w tym czasie usnął, bo on był w rękach Boga. On wiedział, że on nie zginie, bo wiedział, że Ojciec to wszystko ma w swojej pieczy. Że to jest Ojciec, że on naprawdę jest. Wiecie, bo często my mówimy o ufamy, ale kiedy mówimy puść to, prawda, puść się, no to już powiemy nie. Nie puszczę się. Nie puszczę się, bo ale ufam. Nie, wtedy nie ufasz. Bo się nie puszczasz. Nie puszczasz tego, co trzymasz w rękach. Masz to puścić, żeby się chwytać Boga. Wiarą. Już nie fizycznie. Już nie emocjonalnie, ale wiarą. Dlatego jest napisane, na pewno będziesz nakarmiony. Będziesz mieszkał na ziemi, na pewno będziesz nakarmiony. Są obietnice, jest obietnica w 6 rozdziale Mateusza. Otwórzmy, gdzie jest wyraźnie napisane, jest kilka tych obietnic i chciałbym, abyśmy tutaj właśnie to mieli. W Mateuszu jest kilka obietnic, ale w tym 6 rozdziale jest właśnie taka obietnica. Nie troszcie się więc mówiąc, cóż będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo w co się ubierzemy. Bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec niebiański, że tego wszystkiego potrzebujecie. Poganie o to zabiegają, choć mają tak zwane bóstwa, które są wymysłem ich, dlatego te bóstwa nie mogą zagwarantować opieki, nie mogą dać bezpieczeństwa i niczego więcej. Jest to właśnie kult, który Bóg nienawidzi, bo to jest wytworzenie sobie bożka, którego nie ma. I szatan oczywiście bardzo się cieszy, kiedy tak jest. On jeszcze będzie, wiecie, podsycał to, ale tego bożka, którego nie ma. Natomiast jest szatan, który to wykorzysta. Jakiegoś tam bożka i tak jak poganie, mieli pełno bożków różnych, tak zwanych bogów i wierzyli, składali ofiary, robili nie wiadomo co, ale i tak musieli sami się w zasadzie troszczyć o siebie. Tam nie było mowy o tym, że może złożyć te, na przykład ciężar na swojego Boga. Absolutnie. On musiał sam zasuwać, sam się troszczyć, dlatego jest tu napisane, że to poganie o to wszystko zabiegają. Ale ty, jako chrześcijanin, nie musisz. Oczywiście to nie chodzi o to, że jeszcze raz, ja nie mówię o skrajności.
Ja nie mówię o tym, że ja siądę w fotelu i nic nie będę robił i po prostu Bóg mnie będzie żywił, będzie mi dawał wszystko i będę super. Jeszcze może kruki będą latać i mi wrzucać do ust, a ja sobie będę siedział i będę fajnie. Nie ma takiej opcji. Mamy cały czas działać, cały czas być w tym, w dziele Bożym. Ale Bóg chce, żebyśmy się przestali skupiać na tych sprawach ziemskich, które nas odejmują, które poganie to robią i ich życie się zmienia tylko w jedno pasmo walki o taka wegetacja, walka o przetrwanie. I tam nie ma już mowy o tym, żeby nieść to, co najcenniejsze, nieść wieść o Chrystusie innym ludziom, żeby po prostu dawać im nadzieję, żeby ich ulepszać, żeby czy pośrednio na, o zdrowie, czy później zdrowie takie fizyczne, czy duchowe, czy psychiczne. Tam nie ma o tym. Tam nie ma o tym. Ja wiem, że to nie jest do końca wygodne, wygodniejsze jest co innego, bo praca z ludźmi nigdy nie jest wygodna, bo z ludźmi jest tak, że dzisiaj są coraz bardziej rozkapryszeni ludzi, coraz trudniejsza jest praca z ludźmi i to jest oczywiste. I zbliża się to, ta praca z ludźmi jest coraz cięższa i będzie coraz cięższa, ale mimo tego wszystkiego jest to błogosławieństwo, że działasz i niesiesz chleb żywota, niesiesz Chrystusa innym. I to jest największa radość, to jest największe dzieło, jakie człowiek ma do wypełnienia. Jeżeli cokolwiek innego zaważy na tym, egoistyczne w sensie, że a to po co ja to będę robił, bo to jest niewygodne, prawda? Strefa komfortu. Jeżeli to jest niewygodne, to ja sobie zrobię coś innego. Okej, możesz sobie zrobić coś innego. Tylko, że jeżeli nie będziesz wypełniał woli Boga, to nadaremno to wszystko. To tak jakbyś sam powiedział, dobra, to będę potępiony. Okej, nie ma problemu, dla mnie to nie problem. No, jeżeli dla ciebie to nie problem, nie ma problemu. Rób jak chcesz, uważaj, masz wolną wolę. Ale Biblia mówi wyraźnie, że bo to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec Niebiański, że tego wszystkiego potrzebujecie. Bóg o tym wszystko wie. On nas widzi. On, w nim jest bezpieczeństwo. On to wszystko wie. Mało tego. Jeszcze przeczytam inne fragmenty wcześniejsze. Dlatego, że od 24. Nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Biblia jest bardzo wyraźnie. Co to znaczy służyć mamonie? Wiecie, bo to też jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli. To nie chodzi o to, że ja nie mam pieniędzy mieć, albo że każde pieniądze są złe, bo mamona jest zła, prawda? I teraz... Nie. Tylko żeby oddać się Bogu i żeby to Bóg poprowadził, ile ja mam mieć tej mamony w moim życiu, ile mam tych pieniędzy mieć, bo pieniądze są potrzebne do egzystencji. Ale ja ufam Bogu. Bóg stawiam na pierwszym miejscu. Ja się Go doradzam. Boże, tyle, ile mi dasz, ja to przyjmę z pokorą. Bezpieczeństwo jest w Tobie, nie w pieniądzu. Jeszcze raz. W posiadanych dobrach, ani w czymkolwiek innym nie jest Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli ulokujesz tam bezpieczeństwo, to jest, pisze, że mól, zbierajcie sobie skarby w niebie, gdzie nie ma mól, gdzie mólu nie ma, albo jakieś te szaty nie zeżre mól, albo jakieś nie ześnie dzieje złoto, jak to Jezus powiedział. Skarbów ziemskich my nie szukamy. My nie walczymy o byt, tylko oddajemy to Bogu. Musimy to zrozumieć, kochani, jest to bardzo ważne, jeszcze z czasu końca, gdzie jest napisane, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Jeżeli będziemy polegać na tym, że my krwawicą swoją zdobędziemy, to gdzie jest ten Bóg? Gdzie jest w waszym życiu ten Bóg? No nie ma go, bo wy krwawicą swoją zdobywacie. I zdobędziecie, nawet jeżeli byście zdobyli. Uch, i możecie nawet sobie poważne problemy zrobić, nawet zdobywając to. I później nie mieć na co innego siły. Ale Bóg jak daje, to Bóg mówi, nie, dziecko, ja się zaopiekuję tym wszystkim. Czy mi ufasz? To jest pytanie podstawowe. W dobie materializmu wiele osób nie. Jest nauczonych materializmu, samemu dbać, walczyć o to, żeby mieć. Ale Biblia mówi, że to Bóg zaspokaja nasze potrzeby. I to Jego błogosławieństwo, to, że Ty masz te pieniądze, Ty, że masz tą pracę, to wszystko to jest błogosławieństwo Boże. Oczywiście czasem mamy coś, co nie jest błogosławieństwem Bożym, bo szatan nam błogosławi. Robimy coś, co jest niezgodne z wolą Boga, ale z wolą szatana. Owszem, to wtedy błogosławieństwa nie będzie, ale to, co robimy z Jego wolą, zgodnie, to wtedy mamy błogosławieństwo od Boga. I tu jest napisane, że nikt nie może dwóm panom służyć. Musisz się zastanowić, co to znaczy ta mamona. Ta mamona znaczy, że ty polegasz na mamonie. Tu nie chodzi o to, że ty musisz mieć nie wiadomo ile tej mamony. Możesz mieć bardzo mało. Możesz mieć bardzo mało pieniędzy, ale polegać na nich.
ale polegać na sobie, polegać na nich, że jak ja zdobędę, to jestem bezpieczny, tak jak ten, który budował te stodoły. On uważał, że jego bezpieczeństwo, jego całe życie egoistyczne, on chciał prowadzić egoistyczne życie. I dlatego po prostu dogadzać sobie, dlatego chciał się pomęczyć i zdobyć sobie to i egoistycznie żyć. On nie chciał żyć po Bożemu. Ten człowiek nie chciał żyć zgodnie z wolą Boga. Ten człowiek chciał żyć egoistycznie. On sobie sam zapracuje krwawicą, będzie miał pieniądze, a później sobie odpocznie, będzie imprezował. Uch, jaki on będzie miał szczęśliwy żywot. Nie. W egoizmie nie ma szczęśliwego życia. W ego naszym nieukrzyżowanym nie ma szczęśliwego życia. Nie ma pokoju w Boga, nie ma radości, miłości i wielu innych. Nie ma. Nie ma tego. Nie ma owoców ducha. To jest walka o byt, to jest... I wtedy szatan wchodzi i daje swoje cechy charakteru. I wtedy nienawiść się pojawia, wtedy się zło, dokładnie tak się robi. Dlatego, że nasze serca są egoistyczne i zepsute, kochani. Nie mamy się co czarować. I one bardzo łatwo przyjmą negatywne rzeczy. Oj, bardzo. One są gotowe na to wręcz. W każdej chwili. Natomiast te pozytywne rzeczy już ciężej. Ale idziemy dalej. Dlatego mówię wam, nie troszcie się o wasze życie, co będziecie jeść albo co będziecie pić, ani o wasze ciało, w co się będzie ubierać. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie? Jezus się pyta, czy życie wasze to tylko pokarm i ubranie? To jest wasze życie, sprowadza się do tego, tak jak pogan, że się troszczycie o to? Robicie jakiś kult, który wam nic nie daje? Nawet i w kościele możecie swojej denominacji robić, czy gdziekolwiek kult. Nawet samemu będąc możecie sobie robić kult, który wam nic nie daje, nie zmienia waszego serca, nie ma więzi z Bogiem. I to wtedy nic nie daje. Możecie robić ten kult aż do wieczności, rozumiecie, aż całe życie. I nic wam to nie da, bo jesteście ciągle cicami, a nawet gorsi. Bóg chce was zmienić. Chce wam dać swoje serce. Chce wam dać swój charakter, bo to jest najwyższy temat. Pamiętacie, mówiłem to niedawno o tym 6-8 Michała, że czego Bóg od nas żąda? Charakteru. Żebyśmy czynili sprawiedliwie i sąd, zależy od przekładu, jedynie jest, żebyśmy czynili sprawiedliwie, w drugim sąd. Żebyśmy okazywali miłosierdzie i chodzili w pokorze ze swoim Bogiem. To jest charakter Boga. To są trzy. To jest sprawiedliwość, to jest prawo, sprawiedliwość, później jest miłość, miłosierdzie, no i na końcu jest świętość, uświęcenie. To jest ten charakter, kochani. Tego Bóg chce i dlatego ja mocny będę akcent kładł na to. Dlatego piszę, że nie troszcie się. Przestańcie się troszczyć. Zacznijcie się troszczyć, czy macie charakter Chrystusowy. Czy chcecie mieć ten charakter Chrystusowy. Zacznijcie się troszczyć, kochani, o charakter, jaki Bóg wam chce dać. Zacznijcie naprawdę o tym troszczyć. Bo jeżeli będziecie się troszczyć o te sprawy ziemskie, a charakter będzie odłożony na bok, bo nie będziecie mieć na to czasu, no bo przecież to nie jest takie ważne. Ważne, żebym nie miał na chleb fizyczny. Pamiętacie, jak Izraelici przyszli i wołali do Jezusa, daj nam tego chleba. On mówi, że wy nie chcecie mnie słuchać, to co mówię, Ewangelię wam, tylko wy mnie chcecie słuchać, bo ja wam dałem chleb fizyczny. Boście żołądki napchali chlebem. Ale wy nie chcecie słuchać Ewangelii. Wy chcecie słuchać żołądków napchanych. Wy chcecie mieć żołądki napchane. Czy my też chcemy mieć żołądki napchane? Czy chcemy naprawdę być zbawionym? Czy chcesz być naprawdę zbawionym, czy mieć żołądek napchany? Mieć bezpieczeństwo w napchanym żołądku. Oczywiście w cudzysłowie bezpieczeństwo. Bo ten żołądek napchany to nie jest bezpieczeństwo żadne. Jezus jest chlebem żywota i jest wodą, prawda? Jest napisane, w Samarytance odpowiedział, że jak ja wam ci dam tej wody, nigdy nie będziesz pragnąć. Ducha Świętego On będzie z tobą. On cię będzie prowadził, on cię będzie wprowadzał we wszelką prawę. On dawał ci będzie mądrość do życia, prowadził, żebyś nie wpadł w dziurę. Możesz złożyć ciężary na właśnie i wtedy Bóg będzie działał. Nie ma ciężarów, które są za duże, ale my nie chcemy tego przyjąć od Boga często. Po prostu nie ufamy. Nie, Boże. Ty nie do końca jesteś taki, jak mówisz. Ja ci nie zaufam do końca, prawda? Nie, bo się mogę przejechać. Oj, mogę się przejechać na tobie. Nie wiem, skąd te myśli od szatana chyba. Bo jest napisane, że Bóg jest jak skała, nawet twardszy niż skała. Więc skąd te myśli? Zapytaj się siebie, skąd te myśli u ciebie, że Bóg nie da ci tego, co obiecał?
Skąd te myśli u ciebie, że Bóg nie jest taki, jaki on jest i się objawia? Skąd te myśli u ciebie? Zapytaj się siebie. Skąd te myśli? Czy to są twoje myśli na pewno? A jeżeli tak, to pod czyim wpływem? Bo czasami mogą być też i szatana, który szepcze do ucha i mówi: nie ufaj, nie ufaj temu Bogu. Nie ufaj temu Bogu! Bo jeżeli mu nie zaufasz, to zaufasz mi. Szatan dobrze wie, co robi. Bóg chce nam dać bezpieczeństwo. W Bogu mamy bezpieczeństwo, kochani. Musimy się nauczyć sprawiedliwości i z wiary, że będzie. Te słowa oznaczają bezpieczeństwo całkowite w Bogu. Bo Chrystus jest jak skała. On jest niezmienny. Jest napisane, że On się nie zmienia. Rozumiemy, co to znaczy? Że nie ma u Nim najmniejszej odmiany. Co to znaczy? Że ten Bóg jest jak skała. Kochani, my się nie mamy co bać. Bo mamy takiego Boga, jak skałę. Trwalszy niż skała. On się nie zmienia. Więc jeżeli się nie zmienia, to dlaczego twoje myśli są takie, że Bóg ci tego nie dokona? W twoim życiu. Dlaczego mu nie całkowicie nie zaufasz i nie poddasz się? I nie powiesz: Boże, ja ci ufam całkowicie, ja wiem, że ty zrobisz. Mimo że czasami mieliśmy i doświadczenia już z Bogiem, który wypełniał. Bo on jest wierny, jest napisane. Bóg jest wierny i zawsze wypełni. To ludzie nie wypełnią. Jeżeli nie ufasz Bogu, to zaufaj ludziom. To zobaczysz, jak pojedziesz. To zobaczysz, gdzie pojedziesz. To ufaj ludziom. No gdzieś musisz ufać. Ufaj w dom, że masz, za chwilę go nie będziesz mieć. Ufaj w samochód, zepsuje ci się. Ufaj w cokolwiek chcesz. Ufaj. To zobaczysz, co będzie. Bo to jest przemijające wszystko. To wszystko przemija. Jak możesz ufać w coś, co przemija? My sami przemijamy, bo jesteśmy trawą napisani. Jak ludzie są jak trawa. Ale człowiek chce ufać w to, co widzi przed oczami, prawda? Bo to jest pewne, prawda? Weźmiesz pieniądze, to wiesz, że masz pewne. Już niedługo nie będzie pieniędzy, tych będą elektroniczne. I nie będziesz ich widział, będziesz cyferki widzieć. O, już niedługo. Gdzie jest bezpieczeństwo twoje? Jeszcze raz. W tych pieniądzach, które na razie jeszcze widzisz? Gdzie jest twoje bezpieczeństwo? W tym, że masz pracę i zarobisz? Wow. W tym, że masz pieniądz i możesz mieć, i za chwilę możesz nie mieć tej pracy. Gdzie jest twoje bezpieczeństwo? Jeżeli uważasz, że ta praca jest doskonała, cudowna i nie może przeminąć, no to masz problem. Jak wszystko inne na tym świecie. Wszystko przemija. Kochani, wszystko przemija. Dlaczego ja tak kładę akcent? Akcent kładę po to, żebyśmy zaufali całkowicie Chrystusowi. Żebyśmy rozumieli, żeby On był najwyższą wartością i naszym naprawdę naszą bezpieczeństwem. Naszą wartością i bezpieczeństwem. To tam jest nasza wartość, bezpieczeństwo, wszystko. Ratunek, zbawienie, odkupienie, wszystko. On jest mocą, mądrością naszą. Wszystko jest napisane, Chrystus. To jest w pierwszym liście do Koryntian. On jest wszystkim dla nas. Musimy zrozumieć, że jak mamy Chrystusa i Mu zaufamy, to jesteśmy bezpieczni. W Nim. I to jest bezpieczeństwo najwyższej wagi. Żadne inne bezpieczeństwo takie nie będzie. Dlatego na morzu to jest przykład, że jak zaufasz, możesz chodzić po tych falach. Będziesz zwycięzcą w Bogu. W tych wszystkich rzeczach, w tych wszystkich buntowanych ludziach, w tym buncie na ziemi, ty będziesz zwycięzcą. Ty będziesz chodzić po tych falach. Tak jak Piotr chodził, po tych zbuntowanych ludziach. Oczywiście nie fizycznie, ale chodzi o to, że będziesz zwycięzcą, bo Bóg jest zwycięzcą. On już zwyciężył. On już na krzyżu zwyciężył. To nie to, że On dopiero będzie zwyciężał. On już zwyciężył. Jezus zwyciężył śmierć. Pierwszą, drugą. On zwyciężył wszystko. Grzech. On nam daje, kochani, zwycięstwo. Zacznijcie czytać głęboko krzyż. Po co Chrystus umarł dla nas? To nie jest, kochani, tylko jakiś wywód teoretyczny. To nie jest coś, że to 2000 lat temu coś się stało, Jezus jakiś tam umarł i jest fajnie. Kochani, to nie jest to. Pamiętajmy, że Bóg nas kocha takimi, jak jesteśmy. On nas mocno kocha i chce nas zbawić. Dlatego to wszystko mówię. Dlatego jest napisane, że... Spójrzcie na ptaki nieba, że nie sieją, ani nie żną, ani nie zbierają do spichlerzy, a jednak wasz ojciec niemiecki żywi je. Czy wy nie jesteście o wiele cenniejsi niż one? Zobaczcie, one nie dbają o to, nie zbierają, nie wiadomo co, że jakby ich to głównym celowym życiem nie jest. Zbieranie i tak dalej. Owszem, troszczą się na taki zakres, jaki mają. To
dane od stwórcy. Troszczą się oczywiście o swoje małe, na ile, ale bardzo szybko też uczą ich samodzielności. Orły na przykład swoje małe zrzucają, żeby skrzydłami machały, on później podlatuje, łapie w razie co, albo rzucają na ten. Słuchajcie, tam jest to. Więc on je żywi wszystkie, on je daje to. I któż z was martwić się może dodać do swego wzrostu choćby łokieć? Co ci da, że się będziesz martwić, jak nie możesz nawet łokcia dodać do swego wzrostu? A ubranie, dlaczego się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani nie przędą. Bóg nam przyda. Przyda nam nasz ubiór, te wszystkie inne rzeczy, to są drugorzędne rzeczy, to są tak mało rzeczy ważne. Dzisiaj, szczególnie w czasie końca, kiedy mamy ogłosić to anielskie poselstwo. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostanie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Jeżeli Bóg tak ubiera trawę polną, która za chwilę do pieca będzie wrzucona, która przemija bardzo szybko. Albo my trochę dłużej jesteśmy na tej ziemi od tej trawy, oczywiście od tej, ale co z tego? Ale przemijemy tak samo bez Boga. Ludzie małej wiary. Czy Bóg znajdzie wiarę, kiedy przyjdzie na ziemię? Czy Jezus się pyta, czy kiedy przyjdzie wiarę, on weźmie w obronę swoich tych. On ich weźmie bardzo szybko, jest napisane. To jest Łukasz 18. Możemy otworzyć na chwilę, żebyśmy mieli. To jest cudowne obietnice, kochani, dla nas. Bóg nas kocha i dlatego daje nam tę obietnicę, ale też nas, no, też nas gani za brak wiary. Zobaczcie. I on przypowieść o tym niesprawiedliwym sędziu i powiedział tak, a Bóg od 7, czy nie pomści krzywdy swoich wybranych, skoro ten niesprawiedliwy sędzia nawet już to zrobi, to czy nie krzywdy wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż długo zwleka w ich sprawie, we dnie i w nocy wołają, bo oni mają, wiedzą, że ratunek jest zawsze tam, oni wiedzą, że tak jak Jakub walczył z aniołem, on wiedział, że mojego ratunek jest tylko w Bogu i nawet jeżeli to był anioł przymierza, nawet jeżeli mu zwichnął tutaj staw biodrowy i ból był i niesamowity, to wiedział, że w Bogu jest tylko ratunek. Zobaczcie, on weźmie szybko ty, który woła. Mówię wam, że szybko pomści ich krzywdy też, lecz czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Ludzie małej wiary tu jest w Mateuszu, wracając. Ludzie małej wiary. Musimy tą wiarę zdobywać, kochani, bo mamy bardzo małą. Bardzo małą. Nie troszcie się więc, mówiąc, cóż będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo w co się ubierzemy, bo to wszystko poganie zabiegają. To już czytałem, jeszcze raz przeczytam, bo wiem, że wasz Ojciec Niebiański to wszystko potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Bóg to wszystko nam da. On się zatroszczy o nas. On nas kocha. Nie możemy się bać, kochani. Nasze bezpieczeństwo jest w Chrystusie i tylko w Chrystusie. On nam daje pełne bezpieczeństwo. On nam daje bezpieczeństwo, które się nie zmieni, które nie będzie odjęte, bo to jest Bóg Wszechmogący. On nie ma coś, co może spowodować, że będzie odjęte to bezpieczeństwo. Tylko nasz wybór, tylko nasze opuszczenie ręki Chrystusa. To tak, wiara. Tylko nasza niewiara to zrobi. Tylko i wyłącznie. Nic więcej. Dlatego nie troszcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy sam się zatroszczy o swoje potrzeby. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Dzień ma swego utrapienia dosyć. Wracając do psalmu 37. Pamiętaj, że każdy dzień ma. Nie troszcz się do przodu nie wiadomo ile. Oddaj to Bogu. Oddawaj to w wierze Bogu. Składaj na Niego swoje problemy i wiedz, że On będzie działał. Ty będziesz działać, ale będziesz się modlić i Bóg będzie błogosławił to. Ale masz zaufać Bogu całkowicie. To jest podstawa. I dlatego jest pisze, rozkoszuj się Panem, a On spełni pragnienia Twojego serca. Jakie pragnienia serca? Czy znaczy, że wszystkie nasze pragnienia? Nie. Pragnienia zgodne z Jego wolą. Pragnienia, które nas, które powodują, że będziemy zbawieni. Takie pragnienia. Boże, wspaniałe, cudowne pragnienia. To nam da Chrystus. Rozkoszuj się Panem. Rozkoszuj się Panem. Bo to jest coś cudownego. Pamiętaj, żeby rozkoszować się Panem. I jest tu, pisze tak, Panem rozkoszować przez szabat, a o szabacie jest napisane, żeby się rozkoszować w szabacie, bo szabat jest rozkoszą. Jest to Izajasz 58 znów. Pisze, że
na chwilę. 58 Izajasza. Zobaczcie. Jeśli powstrzymasz, 13 werset, swoją nogę od przekraczenia szabatu, aby nie wykonać swojej woli w swoim świętym dniu, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, dzień święty Pana, szacownym, jeśli go uczcisz, nie czyniąc swoich spraw, ani nie wykonując swojej woli, ani nie mówiąc słowa próżnego, wtedy będziesz rozkoszował się Panem, a wprowadzę cię na wysokie miejsca ziemi, nakarmię ci dziedzictwem Jakuba twego ojca. Tak bowiem powiedziały usta Pana. Rozkosz w szabacie, ale nie tylko. Rozkosz w Panu. Rozkoszuj się. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj mu, a on wszystko dobrze wykona. On sam już będzie działał w innym przekładzie. On sam już będzie działał. Daj mu szansę Bogu, żeby on działał. Daj mu, zaufaj mu, powierz Panu swoją drogę. Połóż na Niego to wszystko, żeby On cię prowadził w tym życiu. Żebyś przestał polegać na sobie, na swoim ja, na tym, że ty musisz to, ty musisz tamto. Nie musisz. Poddaj się Bogu, żeby On cię wyprowadził, żebyś był Jego narzędziem. Żebyś mógł ogłosić to, co powinieneś. To, co powinieneś wykonać Jego wolę. I pisze, a wyniesie twoją sprawiedliwość jak światłość, a twoja prawość jak południe. Tak, będą jak wody, będą wylewać się z ciebie te wody, które będą na innych, żeby inni widzieli to. Poddaj się Panu i oczekuj Go, nie oburzaj się na tego, komu się powodzi w drodze, na człowieka, który spełnia swe zamiary. Poddaj się Panu i oczekuj Go, oczekuj Go, On przyjdzie. Poddaj się Bogu, a ucieknie diabeł. Jeżeli się poddasz Bogu, ucieknie diabeł. To jest napisane znów w tym, w liście do Jakuba. Na chwilę zobaczymy. Kochani, nie chcę dzisiaj długo mówić. Ja chcę konkretnie powiedzieć, żebyście wiedzieli to. Pisze tak. Poddajcie od 7 wersetu. Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Widzicie, to jest to. Poddaj się Bogu i oczekuj Pana. Diabeł ucieknie. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy, oczyście serca, ludzie dwoistego umysłu. Oczyście swoje serca, pokutujcie inaczej. Wołanie do pokuty, do tego, żeby Bóg oczyścił nasze serca. Ubolewajcie, a w innym przekładzie uznajcie waszą nędzę. Uznajcie, że jesteście nędzarzami. Uznajcie, że nie jesteście wcale bogatymi. Laodycea uważa, że jest bogata. Uznajcie, że jesteście nędzarze. Jesteś nędzarzem, bo w rzeczywistości tak jest. Jesteśmy nędzarzami. Uznaj, że jesteś nędzarzem, ubolewaj, smuć się i płacz. Wasz śmiech nie się obróci w smutek, a radość przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy. To jest dla nas najważniejsze. To jest na dziś, to jest to, żebyśmy się ukorzyli i Bóg nas wywyższył, żebyśmy oczekiwali Pana. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie zapalaj się gniewem do czynienia zła. Gniew musimy odłożyć. Złoczyńcy bowiem będą wytępienia ci, którzy oczekują Pana odziedziczą ziemię. Ci, którzy oczekują Pana odziedziczą ziemię. Tylko ci, którzy w ten sposób będą oczekiwać. Jeszcze chwila, a nie będzie niegodziwego. Spojrzysz na jego miejsca, a już go nie będzie. Lecz pokornie odziedziczą ziemię i będą się rozkoszować obfitością pokoju. I tu jeszcze raz, kochani, na koniec jeszcze przeczytam wam coś. W ostatnim wielkim konflikcie z szatanem ci, którzy będą lojalni wobec Boga, doświadczą, że wszelkie doczesne wsparcie zostanie odcięte. Widzicie? To jest to, sprawiedliwą i z wiary żyć będzie. Wszelkie doczesne wsparcie zostanie odcięte nam. Nie będzie mieć żadnego. Tylko Bóg nam zostanie. Jako, że odmowa łamania Jego prawa dla posłuszeństwa ziemskim władzom zakazane im będzie kupowanie bądź sprzedawanie. Ostatecznie wydany będzie dekret, aby zostali zabici. Dekret śmierci. Że masz przyjąć niedzielę, czyli ten szabat tak zwany diabelski, albo i opuścić prawdziwy szabat Boży, czyli sobotę. Aby zostali zabici. Jednak posłuszny będzie dana obietnica. Jaka obietnica? Otwórzmy jeszcze chwilę. 33 Izajasza. Kochani, troszeczkę tutaj jeszcze trzy obietnice. Na koniec trzy obietnice. Cudowne obietnice. 33 Izajasza. Ten będzie mieszkać na wysokościach, zamki na skałach będą jego ucieczką. Będzie mu dany chleb i wody mu nie zabraknie. Widzicie? Nawet jeżeli będzie chwilę postu, to nigdy nam nie zabraknie. Nigdy. Bo w psalmie 37 jest napisane, że Bóg, i zaraz wrócimy jeszcze do niego na chwilkę, zobaczcie, tam też jest obietnica. Będzie mu dany chleb i wody mu nie zabraknie. Twoje oczy ujrzą króla, w jego pięknie ujrzą ziemię daleko. Nigdy mu nie zabraknie. Ten, kto, jak tu pisze, ten, kto postępuje w sprawiedliwości i mówi, bo jest pytanie jeszcze wcześniej, w 14 wersecie. Grzesznicy nasilnie zlękli się, strach ogarnął obłudników.
Kto z nas może przebywać przy trawiącym ogniu? Kto z nas może przebywać przy wiecznym płomieniu? Ten, kto postępuje w sprawiedliwości, mówi to, co prawe. Ten, kto brzydzi się zyskiem niesprawiedliwym, kto otrząsa swe ręce, by nie brać darów, kto zatyka uszy, by nie słuchać o rozlewie krwi i zamyka oczy, by nie patrzeć na zło. Ten będzie mieszkać na wysokościach. To ten. I twoje oczy ujrzą Króla Chwały. Zobaczcie, to jest to. Psalm 37, jeszcze raz, kochani, i w psalmie 37 jest 19 werset. W czasie nieszczęścia nie doznają wstydu, a w dniach głodu będą nasyceni. W czasie nieszczęścia nie doznają wstydu. To są obietnice, kochani, wyryjcie sobie ich. Zapiszcie sobie, zapamiętajcie. To są obietnice cudowne. I 24 jeszcze werset. Choćby upadł, nie zostanie całkowicie powalony, bo Pan podtrzymuje go swoją ręką. To są obietnice. To w Michałaszu, 7 rozdział, końcówce tam, że Bóg mówi, że choćbym upadł, nie ciesz się, córko, choćbym upadł i tak wstanę. Nie ciesz się ze mną. Nie ciesz się, że ja po prostu upadłem, bo ja wstanę. Ja wstanę. Ja po prostu w Michałaszu, w 7 rozdziale jest napisane tak. Dlatego od 7 wersetu będę wypatrywał Pana, 7 rozdział, 7 werset. Pana będę wyczekiwać mego Boga zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha, widzicie? Znów będę oczekiwał Boga. Nie ciesz się z mojego powodu, moja nieprzyjaciółko. Chociaż upadłem, powstanę. Chociaż siedzę w ciemności, Pan jest moją światłością. Zniosę gniew Pana, bo zgrzeszyłem przeciwko Niemu. Aż będzie bronił mojej sprawy i wykona na mnie sąd. Wyprowadzi mnie na światło i użył Jego sprawiedliwość. To jest to. Także to jest to, że Bóg jest moją sprawiedliwością, choćby nie ciesz się. I kochani, ostatni temat jest to Habakuk. Weźmy Habakuka i będziemy mieć trzeci rozdział, 17 i 18, 19 werset, końcówka. Choćby drzewo figowe nie zakwitło i nie było plonu w winnicach, choćby i owoc oliwy zawiódł i pola nie przyniosły żywności, trzoda zniknęła z owczarni i nie było bydła w oborach, ja jednak będę się radował w Panu. Rozraduję się w Bogu mojego zbawienia. Ja będę się radował. Choćby była pustka wokoło, ja będę się radował w Bogu. Choćbym nie miał nic, będę się radował w Bogu. A Pan Bóg jest moją siłą, jest rozkoszą i uczyni moje nogi jak nogi łań i sprawi, że będę chodzić po wyżynach. Przewodnikowi chórun struny. Będę chodził po wyżynach, wyżynach zwycięstwa, wyżynach zbawienia, wyżynach zmiany charakteru. W takich wyżynach będę chodził. Niech Bóg was błogosławi, kochani. Tak to jest. Pomódlmy się. Ukochany, najdroższy Zbawicielu, dziękuję Ci za te wspaniałe obietnice. Dziękuję Ci za to, że w Tobie jest nasze bezpieczeństwo, w Tobie jest nasze poczucie bezpieczeństwa, nasza wartość, cokolwiek w krzyżu, wszystko jest tam. Nasza moc, siła. I Panie, daj, żebym jeszcze na koniec przeczytał właśnie to, co, jaki Ty jesteś wspaniały Bóg. Ty jesteś dla nas siłą, mocą, wszystkim. Żebyśmy wiedzieli, żebyśmy nigdy nie zwątpili w Ciebie, żebyśmy całkowicie Tobie zaufali. Żebyśmy szli i zwyciężyli. W imieniu Jezusa. Amen. Tak, kochani, jeszcze ten jeden tekst na koniec. Właśnie pierwszy list do Koryntian. Kochani, idziemy, żeby zrozumieć, czym jest Bóg dla nas. Zobaczcie. Lecz od 24. Lecz dla tych, którzy są powołani zarówno dla żytu, jak i grzechu, głosimy Chrystusa, moc Bożą i mądrość Bożą. I co jeszcze dalej? 30. Lecz wy z Niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem. Wszystkim. Wszystkim jest Chrystus dla nas. Niech On będzie wywyższony. Amen.